Drodzy przyjaciele, szanowni państwo, to miejsce niezwykłe. To miejsce niezwykłe, bo to nasz kochany Śląsk. To miejsce niezwykłe, bo tutaj, jak nigdzie indziej w Polsce, jesteśmy otwarci, różnorodni i bardzo, bardzo gościnni. To miejsce wyjątkowe, dlatego że my na Śląsku wiemy doskonale, co to znaczy ciężka praca, wiemy doskonale, co to znaczy szacunek i wiemy doskonale, co to znaczy samorządność. Dlatego jest mi niezmiernie miło, że mam okazję przewodniczyć naszej wspaniałej drużynie. To są liderki i liderzy, z których my wszyscy możemy być dumni. I mogę wam w tym miejscu obiecać, że przez te ostatnie godziny kampanii zrobimy wszystko, tak jak w maratońskim finiszu, by przekonać tych, którzy być może jeszcze się wahają, bo naprawdę przed nami olbrzymia szansa na to, by w demokratyczny sposób pożegnać tą bardzo złą zmianę. Szanowni państwo, drodzy przyjaciele, jesteśmy tutaj, by powiedzieć wspólnie i pokazać, jak wiele dobrego umiemy zrobić, kiedy jesteśmy razem. Kiedy zarządzamy w sposób właściwy, kompetentny miastami, tak jak robią to nasi prezydenci, burmistrzowie czy nasze prezydentki. Tak, jak robiliśmy to skutecznie przez 12 lat w województwie śląskim. I tak, jak rozwijaliśmy Polskę przez słynne 8 dobrych lat. Przed nami wiele wyzwań. Przed nami trudny czas wspólnej, ciężkiej pracy. Ale jestem przekonany, że program Koalicji Obywatelskiej, ta wizja Polski przyszłości, wizja Polski nowoczesnej, ale jednocześnie opartej na polskiej kulturze, tradycji i wielkiej, wielkiej gościnności. Ta Polska przyszłości może się ziścić, dlatego że wybraliśmy najlepszych z najlepszych, by reprezentowali drużynę Koalicji Obywatelskiej w parlamencie. I tutaj nie ma lepszych czy gorszych, nie ma słabszych czy silniejszych. Tutaj wszyscy jesteśmy wspaniałym zespołem i za to serdecznie wam dziękuję. Szanowni państwo, drogie koleżanki, koledzy, przyjaciele. 8 lat temu, gdy obudziłem się w poniedziałkowy poranek, otrzymałem wiele SMS-ów, telefonów z wyrazami przede wszystkim zdumienia. Jak to możliwe, że ty z 11 miejsca, gdzieś tam w drugiej części listy Platformy Obywatelskiej osiągnąłeś taki sukces? I ten mój przykład sprzed 8 lat pokazuje, że w drużynie Platformy Obywatelskiej, a teraz Koalicji Obywatelskiej, każdy ma szansę zostać liderem, bo my dokładnie tak samo traktujemy osoby z pierwszych, środkowych i ostatnich miejsc. I to właśnie najbardziej różni nas od naszych przeciwników politycznych. Drodzy przyjaciele, przed nami naprawdę wielki wybór. Decydują się losy nie tylko na najbliższe 4 lata, ale być może na kilkanaście najbliższych lat. I rodzi się pytanie, jaką Polskę wspólnie chcecie wy, wasze rodziny, wasi przyjaciele, wasi sąsiedzi tworzyć? Czy Polskę szarą lub, co gorsza, brunatną, w której każdy, kto pomyśli inaczej niż ta władza, będzie wykluczany? Czy Polskę obywatelską, Polskę samorządną, Polskę różnorodną, Polskę opartą na tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka? Ten wybór jest bardzo prosty. Dla nas, ludzi Koalicji Obywatelskiej, samorządność,
praworządność, europejskość, przywiązanie do naszej kultury i tradycji to wartości podstawowe. Ale wartością podstawową jest również szacunek dla drugiego człowieka. I dlatego z wielkim szacunkiem podchodzimy do wszystkich tych, którzy mogą mieć inne zdanie niż my. Ale apelujemy dzisiaj w tym miejscu. Przeczytajcie nasz program. Oceńcie to, co potrafiliśmy wspólnie zrobić. Porównajcie to z innymi, a później wystawcie nam cenzurkę. I jestem przekonany, że jeżeli zrobimy wspólnie ten swego rodzaju rachunek sumienia oraz zobaczymy, co proponujemy, to to jest najlepsze, najlepsze, co może być dla naszej wspólnej ojczyzny. Dlatego jestem przekonany, że ten wybór pomiędzy Polską szarą, smutną, odrzucającą wszystkich, którzy mają inne zdanie niż ta władza, a Polską kolorową, otwartą, tolerancyjną, to jest wybór pomiędzy cywilizacją dobra a cywilizacją zła. Jestem przekonany, że każdy z nas może z ręką na sercu powiedzieć: dobrem zwyciężaj. I tym dobrem zwyciężymy 13 października. Dziękuję bardzo.